Cześć. Dzisiaj pokażę Ci jedną partyjkę, która jest naprawdę bardzo ciekawa i być może wyniesiesz z niej coś ciekawego, coś interesującego. Była ona rozgrywana między Heidebrandem a Jakowlewem. E4, E5, F4. Takie rozpoczęcie nazywamy gambitem królewskim. Gambit jest to czasowe poświęcenie pionka lub figury w zamian za rozwój, przestrzeń czy inne bonusy pozycyjne, które w konsekwencji będą prowadzić do wygranej. Gra w poszczególnych gambitach bardzo się różni. Do najpopularniejszych należy gambit hetmański czy gambit Evansa, ale o nich porozmawiamy kiedy indziej. Pierwsza rzecz, bardzo istotna. Biały, grając F4, wcale nie grozi, że zabije pionka E5. I teraz, gdyby biały był na ruchu i zabił tego pionka, to w odpowiedzi zostanie hetman H4. I tutaj widzimy warianty, które mogliśmy oglądać w wykładzie pod tytułem Jak nie należy grać. Jeśli chcesz zobaczyć, jak to wszystko będzie przebiegało od strony atakującej, jak i broniącej, zapraszam Cię do oglądnięcia tego wykładu. Natomiast wracając do naszej pozycji, czarny może zabić tego pionka, ale nie musi. Partii postanowił, że weźmie. To się nazywa gambit przyjęty. Jeśli grasz gambit, nie zabijaj, czekaj aż ciebie zabiją i to powinno przyświecać w tym momencie białemu. Skoczek F3. Pionek na polu F4 wcale nie stoi rewelacyjnie i czarny, jeśli będzie chciał go bronić, straci mnóstwo energii bezproduktywnie. A o to właśnie chodzi białemu. Biały porozwija się, a w odpowiednim momencie tego pionka sobie odbije i będzie stał najprawdopodobniej lepiej. Goniec E7, goniec C4. Biały rozwija kolejną figurę. Chce umożliwić roszadę królowi i rozpoczęcie ataku. Goniec H4 szach. Taki był sens ruchu gońcem na pole E7. Czarny chce mu uniemożliwić tą roszadę. Przeszkadza mu w jego rozwoju. I dzisiaj najpopularniejszym ruchem jest król F1, na co następuje kontrofiara pionka. Właśnie po to, aby uruchomić gońca z pola C8. I teraz zobacz. Pionek D5, jak i pionek F4 wcale nie są dobre i one w trakcie gry, w trakcie procesu gry i tak zginą. Dlatego kontrofiara pionka na polu D5 jest tak bardzo istotna. Natomiast w czasach, gdy była rozgrywana ta partia, kontrofiara pionka nie była znana. Ale zamiast królu F1, biały postanowił, że zagra G3. Po dziś dzień ten ruch jest grywany i jest on niezwykle niebezpieczny dla czarnych, jeśli czarny nie potrafi się dobrze bronić. Goniec H2. Pionek bije z G na polu H2. Biały postanowił zagrać bardzo agresywnie i postawił wszystko na jedną kartę. Oddał 3 pionki i to jeszcze sprzed swojego króla za rozwój. Czarny jest pionkożercą. Zdążył rozwinąć jedynie gońca. A biały szybciutko do gry wprowadza wieżę, skoczka, gońca i hetmana. Jak to się kończy, zobaczysz za chwilę. Teraz szok. Król zamiast bić na polu H2, chowa się na polu H1. W tak dziwnym miejscu król staje się nietykalny. A zobacz, teraz jeśli tylko skoczek z pola F3, gdziekolwiek się ruszy, następuje bardzo silny atak na najsłabszy punkt na szachownicy, punkt F7. Prawidłowym ruchem jest kontrofiara pionka D5. I jest to właściwie wariant, który osłabia siły atakujące białego, właśnie dlatego, że goniec z pola C8 będzie mógł w odpowiednim momencie wejść do obrony. Natomiast podkreślam, w tamtych czasach, gdy było to grane, taki numer nie był znany. I przez dziesiątki, a może nawet setki lat grano na przykład goniec F6 albo skoczek H6. W tej partii czarny wybrał obronę goniec F6 właśnie po to, aby przesłonić atak na punkt F7. Skoczek E5. Kolejny istotny ruch. Zobacz, w jednym ruchu biały oddaje figurę. Goniec E5. No i właściwie bez zastanowienia czarny bierze tego skoczka, dlatego że jeśli teraz nastąpiłoby goniec F7, król E7, D4, goniec F6, to wychodzi na to, że
Groźba ataku na pole F7 była silniejsza niż jej wykonanie i czarny broni się od wszelkich gróźb. Natomiast zamiast bić na polu F7 od razu, czarny wprowadził hetmana do gry. I teraz trzy figury atakują punkt F7. Jeśli hetman tam zabije, następuje mat. I nie ma siły, żeby teraz ten punkt obronić. Hetman E7, wieża F7. Wyganiamy hetmana. Hetman C5. To jest jedno z nielicznych pól, na które może odejść czarny hetman. Przy okazji hetman, grając na pole C5, grozi matem na polu G1. Więc też trzeba uważać. Ale to biały atakuje. Wieża F8. Jeśli teraz król zabije wieżę na polu F8, następuje mat z pola F7 i koniec gry. Dlatego jedyne, co może zrobić król, to ewakuować się. D4. Po pierwsze, przesłaniamy tego mata, a po drugie, wprowadza biały kolejną figurę do ataku na czarnego króla. Hetman bije C4. Hetman E8. Jedyne miejsce, gdzie może uciec król, to pole D6. Król C6. I teraz zobacz, co się dzieje. Król na polu C6 jest bezbronny. Biały musi jakoś teraz dobrać się do niego. Jeśli tylko mu się to uda, wygrywa natychmiast. Skoczek A3. Bardzo istotny ruch. Podciągamy kolejną figurę do ataku. I hetman stoi teraz właściwie na jedynym i najważniejszym miejscu, z którego nie może się ruszyć. Dlatego, że jeżeli, no nie wiem, chciałby teraz dać szacha z pola F1, ale nie może, bo wieża go trzyma. Jeśli teraz czarny odejdzie gdziekolwiek tym hetmanem, na przykład na pole E2, następuje mat z pola C5. Więc jeśli będzie chciał to pole C5 bronić, zagra na przykład B4, zagramy C3 i również go wyrzucimy z obrony punktu C5. Jeśli się uprze i zagra hetman B6, no to jak na ironię następuje mat z pola D5, ponieważ hetman na polu B6 zabiera drogę ucieczki królowi. Jeśli zagra na A4, no to również następuje mat. No i jedyne, co właściwie w tej pozycji może zrobić czarny, no to zaatakować hetmana białego. D5. Jeśli król odejdzie na pole B6, następuje zabicie hetmana na polu C4 z szachem i natychmiast wygrywa biały. Jedyne pole w takim razie, gdzie może uciec król, to C5. Goniec E3, szach. Znów, jedyne pole, gdzie może uciec król, to B4. C3, szach. Jeśli pójdzie na A5, ten sam numer z biciem na C4 z szachem wygrywa biały. Jedyne pole B3. A4. B3, szach. I znów, jeśli król pójdzie na pole A5, znowu bicie hetmana z szachem, więc zostaje mu tylko król na A3 i następuje goniec C1 mat. No, pozycja jest ciekawa. Ja sam byłem zszokowany, gdy to pierwszy raz zobaczyłem. Ale w tym momencie można się połować na Napoleona. Ponieważ Napoleon kiedyś powiedział, że nieważne jest, ile masz sił do walki, ważne jest, jaki jest stosunek wojsk w punkcie przełomowym. Czyli tam, gdzie jest król. W szachach. Zobacz, ile sił ma czarny. I wszystkie te figury były tylko widzami w ataku i zabijaniu ich króla. A wszystkie figury białych, mimo że jest ich mniej, mimo że już nie ma dwóch skoczków, mimo że już nie ma jednego gońca, mimo że nie ma trzech pionków sprzed króla, spełniły swoją rolę, współpracowały ze sobą bardzo dobrze i doprowadziły do pięknej wygranej. Czasem nawet pionek jest silniejszy od hetmana. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i zapraszam Cię do oglądania kolejnych wykładów w naszym wykonaniu.